Zaczynamy oczywiście od pruskiej kultury, od filmu wyjątkowego, dlatego że przez całe dziesięciolecia byliśmy święcie przekonani, że tego filmu nie ma. Znaliśmy relacje widzów z tego filmu, wiedzieliśmy z relacji prasowych, że ten film był pokazywany w Moskwie, był pokazywany we Francji i był pokazywany we Włoszech. Do 2000 roku, kiedy udało się odnaleźć ten film w podparyskim archiwum w Bois d'Arcy, no byliśmy przekonani, że tego filmu nie ma. Uważaliśmy wszyscy, że najstarszym polskim filmem jest film z 1908 roku. Jego premiera odbyła się w październiku 1908 roku. Antoś pierwszy raz w Warszawie z Antonim Fertnerem w roli głównej. No tymczasem okazuje się, że mamy w tej chwili już starszy zabytek, film, który w polskim piśmiennictwie, za chwilę powiem o komplikacji tego tytułu, w polskim piśmiennictwie nosi tytuł Pruska Kultura i został zrobiony albo u schyłku 1907, albo na początku 1908 roku. Dlaczego ta Pruska Kultura jest takim filmem wyjątkowym? Bo nie jest to ani komedia, ani to nie jest film kostiumowy, no, też nie jest to obraz taki atrakcyjny z miejsc egzotycznych. Otóż pruska kultura dotyka dwóch bardzo ważnych wydarzeń w historii Polski z samego początku wieku XX. Ja od razu powiem wprost, czego ona dotyka, ale też muszę Państwu powiedzieć, jak gdyby no, bardziej opisać tę pruską kulturę, ponieważ zobaczymy tutaj film z przełomu 1907-1908 roku. Tu nie wszystko może być czytelne w tym obrazie filmowym. Ja zaraz do tego obrazu wrócę, ale powiem, jakich zagadnień, jakich wydarzeń dwóch dotyczy. Otóż jest to odwołanie do tak zwanej sprawy wrzesińskiej, o której na pewno Państwo słyszeli, czyli o strajku dzieci wrzesińskich, który rozegrał się w roku 1901 w wielkopolskim miasteczku Września. To jest słynny strajk dzieci wrzesińskich, które nie chciały się uczyć religii w języku niemieckim. Zbuntowały się przeciwko temu. I druga rzecz, do której się odwołuje ten film, to jest troszeczkę późniejsza sprawa, też na pewno doskonale Państwu znana, mianowicie sprawa Michała Drzymały, też wielkopolskiego chłopa, któremu władze pruskie nie pozwoliły, zgodnie z ówczesnym prawem, wybudować, jesteśmy w zaborze pruskim oczywiście, wybudować domu na własnej działce, na własnej ziemi. On nie dostał tej zgody i jak Państwo wiecie, osiedlił się w wozie, mówiono, że cygańskim, albo też w wozie cyrkowym. W każdym razie wóz nie spełniał warunków stałej zabudowy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. On był na kołach i Drzymała go przesuwał codziennie o pół metra, o metr i w ten sposób mógł mieszkać na własnej działce, a nie wybudował jednocześnie domu. No i zamieszkał właśnie w tym ruchomym wozie cyrkowym czy wozie cygańskim. To były dwie bardzo głośne sprawy, które nie były sprawami lokalnymi, które rozgrywałyby się tylko, powiedzmy, w Wielkopolsce czy w Poznaniu. Ja tu chcę Państwu powiedzieć, że to są sprawy, które osiągnęły swoim zasięgiem za granicę. Bardzo się w sprawy dzieci wrzesińskich zaangażował niemal natychmiast Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, która wtedy mieszkała we Włoszech. I kilka osób innych także, oni podjęli taką akcję uświadomienie społeczeństwa europejskiego o krzywdzie, która się dzieje dzieciom gdzieś tam w maleńkiej wieś Wrześni pod Poznaniem. Ta sprawa zaczęła być bardzo głośna we Włoszech, później także w innych państwach, na przykład we Francji pisma ilustrowane zamieszczały reprodukcje kart pocztowych, które zostały wyprodukowane we Wrześni. We Wrześni jeden z wytwórców, jeden z fotografów wyprodukował całą serię kart pocztowych przedstawiających dzieci, przedstawiających rodziców tych niepokornych młodych ludzi. I te obrazki dzieci, które strajkowały i ich rodzice były reprodukowane na kartach ilustrowanych czasopism we Francji. Te informacje dotarły także do Belgii, do innych państw. Podobnie było z Michałem Drzymałą. On też, jego sprawa właściwie stała się taka bardzo głośna, dlatego że ten słynny wóz Drzymały chcieli zobaczyć goście, którzy gościli w majątku, w sąsiednim majątku, byli to goście zagraniczni, przenieśli tą sprawę, to byli dziennikarze, przenieśli tę sprawę na zewnątrz, najpierw do prasy niemieckiej, a później także w innej prasie zagranicznej ukazały się informacje. Także i sprawa Drzymały, i sprawa strajku dzieci wrześnińskich były sprawami o zasięgu europejskim. To nie były rzeczy lokalne, które się działy gdzieś tam w zaborze pruskim. To były sprawy o zasięgu naprawdę europejskim. Ale moglibyście Państwo powiedzieć tak, no dobrze, strajk dzieci wrzesińskich 1901 rok, Michał Drzymała 1904 rok, no dlaczego nagle się komuś przypomniało na przełomie 1907-1908 roku, żeby zrobić o tym film? Już to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, dlatego że my często mówimy, kiedy mówimy o tych strajkach młodzieży czy strajkach dzieci we wrześniu, to mamy na uwadze ten strajk 1901 roku. Natomiast prawdziwa fala strajków przetoczyła się przez polskie szkoły w zaborze pruskim na prowincji w 1906 do końca 1907 roku. Strajkowało wtedy, wyobraźcie sobie Państwo, 93 000 dzieci. 93 000 dzieci strajkowało. Mimo że ta sprawa wrzesińska była bardzo dramatyczna. Wiecie Państwo, była dramatyczna dlatego, że tam karę poniosły nie tylko dzieci, karę ponieśli rodzice. Rodzice dzieci, tam były wyroki sądowe, rodzice zostali skazani na miesiąc więzienia, nawet do 3 lat więzienia. Także to była bardzo poważna sprawa. Ale tutaj w 1906 i 1907 roku mamy nagle falę tych ogromnych strajków. W 1907 roku w parlamencie niemieckim pojawia się projekt niemieckiej ustawy wywłaszczeniowej, która w obliczu prawa daje szansę wywłaszczenia Polaków z ich własnej ziemi. Przeciwko tej ustawie wywłaszczeniowej, projektowi na razie, protestuje cała Europa, ale znów o zaborze pruskim jest głośno. U schyłku 1907 roku w Polsce, nie tylko w zaborze pruskim, ma miejsce taki wielki zryw społeczny. Mianowicie wszyscy zbierają pieniądze na nowy wóz dla Michała Drzymały. I na początku 1908 roku przez miasto Poznań, tam został wybudowany ten nowy wóz Drzymały, idzie wielka patriotyczna procesja aż do dworca, gdzie ten wóz zostanie przesłany koleją do Podgradowic, gdzie mieszkał właśnie Michał Drzymały. Czyli te wszystkie wydarzenia, swoją kumulację uzyskały w 1907 i na początku 1908 roku, właściwie w 1907. No i stąd możemy domniemywać, że stąd się wziął w ogóle ten temat i strajku dzieci wrzesińskich, i Michała Drzymały wziął się w tym filmie zatytułowanym Pruska Kultura. Film został zrealizowany przez jednego z francuskich operatorów na zamówienie właściciela Iluzjonu przy Marszałkowskiej 118. To był Mordechaj Towbin, który zlecił jednemu z operatorów francuskich właśnie zrobienie takiego filmu, Pruska Kultura. Nie wiemy, czy on się tak nazywał, czy właśnie tak się nazywał wtedy Pruska Kultura. Pod tą nazwą był wyświetlany w roku 1914, we wrześniu 1914 roku, a więc już po rozpoczęciu działań wojennych I wojny światowej, i wtedy właściwie przeszedł przez wszystkie ekrany stolicy. Wtedy Pruska Kultura przeszła przez wszystkie ekrany stolicy i wprawdzie w prasie troszeczkę utyskiwano, że ten film ma trochę taką archaiczną konstrukcję, że jest już za stary, że jest trochę archaiczny, że to nie jest na rok 1914, ale niemniej okoliczności historyczne były takie, że ten film oglądano. Z relacji prasy wiemy natomiast, że ten film na pewno, Pruska Kultura, był pokazywany, jak już mówiłam, i w Moskwie, i we Francji. W Moskwie i we Francji, i we Włoszech. We Włoszech przede wszystkim pokazywany był w kwietniu i w maju, czyli musiał być zrobiony dużo wcześniej. I teraz 2 słowa o tym samym filmie, który za chwileczkę Państwo zobaczycie. Otóż Otóż zobaczycie Państwo 12 scen. Ten film troszeczkę więcej, ponad 8 minut. Składa się z 12 scen. No i nigdy tego nie robię, nie opowiadam filmów, ale muszę tutaj zwrócić uwagę na pewne rzeczy, ponieważ one mogą być po prostu nieczytelne. W pierwszej scenie zobaczycie Państwo rodzinę wielopokoleniową, która siedzi przy stole i ewidentnie coś, to jest ewidentnie jakaś uroczystość, może rodzinna, może narodowa, raczej narodowa. Zostaje wprowadzony sztandar. Tego pewnie na ekranie nie będzie widać, ale na tym sztandarze jest Matka Boska Częstochowska. Za chwilę widzimy pruskich żołnierzy, którzy wchodzą do tego domu, czegoś chcą od tej rodziny, od dziecka. Rodzina usiłuje coś tam właściwie z oficerem załatwić, no ale wiadomo, że tu chodzi o dziecko. Prusacy wychodzą, rodzinie polskiej niczego załatwić się nie udało. Następne sceny pokazują już małego chłopca przyprowadzanego przez ojca do szkoły. W szkole jest surowy nauczyciel, portret cesarza Wilhelma na ścianie, a za oknem, zwróćcie Państwo, maszeruje wojsko, pruskie wojsko. Nauczyciel pisze po niemiecku na tablicy: Boże chroń wielkie Niemcy. Chłopiec, którego już znamy z tej rodziny, podchodzi, wymazuje napis Wielkie Niemcy i pisze: Polska kochana. W tym momencie no, ktoś tam na niego skarży, że dzieciak zostaje wyrzucony, pobity przez nauczyciela. Przychodzi do domu, skarży się, ojciec przychodzi do szkoły, dochodzi do takiej właściwie przepychanki z nauczycielem. Nauczyciel skarży się na posterunku policji, że właśnie spotkał go taki afront, został pobity przez Polaka. No i w dalszej części mamy już pruskie wojsko, które przychodzi do domu, do tej rodziny, którą znamy, i wtedy pojawia się jeden, jedyny napis międzyujęciowy, napis w języku francuskim, ponieważ ta kopia, która została odnaleziona w Bois d'Arcy, jest kopią przeznaczoną do rozpowszechniania na obszarze francuskojęzycznym, i ten napis mówi jedno. Mówi, że rodzina Wenceslas zostaje wyrzucona ze swojego domu w prowincji poznańskiej, wyraźnie się mówi o prowincji poznańskiej, a wszystkie jej ruchome przedmioty zostają przeznaczone na licytację. No i teraz rodzina zostaje wyrzucona z domu, tu się wszystko kłania, i wtedy Właszczenia i sprawa Wrzesińska, jak Państwo widzicie, zostają wyrzuceni z domu, i już w następnej scenie mamy no, taki plener, prawda? Taki plener, gdzie jest wóz cygański, i z tego wozu, przed wozem cygańskim stoi taki trójnóg i jest kociołek, w którym przygotowują kobiety jakieś jedzenie. I zwróćcie proszę Państwo uwagę na taką rzecz: z tego wozu wychodzi mały chłopiec i on wyraźnie ręką pokazuje, to jest dla widzów przeznaczone, to jest dla nas, prawda? Pokazuje widzom na koło, czy to się opiera, czy to tak ręką wskazuje, ale pokazuje na koło, żeby widzowie zwrócili uwagę na to, że to nie jest barak, tylko że to jest wóz. Kiedy już siadają przy tym trójnogu z zupą, przychodzi ojciec, który dotychczas siedział w więzieniu, zmęczony, taki zmaltretowany, chce coś zjeść, ale w tym momencie się pojawiają Prusacy i jednym kopnięciem przewracają ten trójnóg, wylewają zupę. Mężczyzna znów się unosi, ten sam mężczyzna unosi się gniewem i w tym momencie zostaje zastrzelony. I potem mamy już taką ostatnią scenę, to znaczy taką scenę, która wtedy w filmach nazywała się apoteozą. To znaczy mamy tego właśnie leżącego, nieszczęsnego mężczyznę, całą jego rodzinę nad nim, i pojawiają się z przenikania tak postaci, które dotychczas w filmie nie występowały. Ale to są postaci, o których można powiedzieć, ponieważ one są inaczej ubrane, że reprezentują różne stany, że one reprezentują różne stany ludzi żyjących w tym czasie w Polsce. Ja opowiedziałam ten film, dlatego że będziecie Państwo mieli jednak do czynienia z konwencją filmu z roku 1907 czy 1908. To tam się wszystko dzieje, toczy bardzo, bardzo szybko, to nie zawsze jest takie czytelne, więc na wszelki wypadek chciałam pokazać te punkty styczne pomiędzy właśnie tym, co jest w filmie, a tymi historiami, to znaczy Wozem Drzymały i sprawą strajków dziecięcych w Wielkopolsce. Bo mówię strajk dzieci wrzesińskich, ale ta wielka fala, jeszcze raz powtarzam, ona miała miejsce w 1906-1907 roku. Więc to jest rzeczywiście film wyjątkowy, dlatego że on nie jest ani komedyjką, ani to obrazy z różnych stron świata. To nie jest też żaden film kostiumowy. On dotyka rzeczy aktualnych. On opowiada w fabule, opowiada o tym, co dzieje się aktualnie w jakiejś tam prowincji poznańskiej. Można powiedzieć, że on jest czymś na kształt takiego newsu, prawda? Takiego newsu aktualnego. Tak jest, takie rzeczy się dzieją właśnie w prowincji poznańskiej. Z takimi zdarzeniami mamy do czynienia. To jest film aktualny. Bardzo niewiele w tym okresie jest filmów, które dotykałyby zagadnień aktualnych. To znaczy są, oczywiście rekonstruuje się jakąś sprawę Dreyfusa, rekonstruuje się słynne procesy, tak, oczywiście, ale to nie jest ani sprawa Dreyfusa, ani słynny proces. To jest po prostu film o krzywdzie skromnych ludzi, tak by należało powiedzieć. To nie są jacyś wielcy zbrodniarze czy aferzyści, którzy mogliby stać się tematem sensacyjnego filmu, sensacyjnej rekonstrukcji, prawda? To nie są ludzie, tak jak kapitan Dreyfus, niesłusznie oskarżeni o szpiegostwo, prawda? To nie są takie wielkie sprawy. To są zwyczajni, skromni ludzie, którzy zostali uwikłani w tę wielką politykę. I o tym jest ten film. I na tym polega właśnie wyjątkowość tego obrazu. Może jeszcze panie Państwo o jednym, że w wersji francuskiej, kiedy ten film został odnaleziony w Bois d'Arcy, on się w wersji francuskiej nazywał Le Martyr de la Polonie, czyli cierpienia Polski. Taki jest jego tytuł francuski. Ten tytuł Pruska Kultura funkcjonuje natomiast w roku 1914, kiedy ten film pokazywano rzeczywiście we wszystkich kinach warszawskich, to nawet w dużych kinach utrzymywał się prawie przez tydzień, co jest rzeczywiście ogromnym sukcesem. I tak jak mówię, mimo że narzekano, że konwencja nie ta, że mogło być, że to już jest zbyt stare, no to jednak temat był bardzo ważny.